Jest to dopiero trzecia, ale uważam, że bardzo udana i zawsze w pierwszym tygodniu grudnia już rozpoczynamy piec ciasteczka, aby każdy mógł przenieść do domu tą tradycję. Dostaniemy, na koniec dostajemy pudełeczko upieczonych przez nas ciasteczka i do tego dostajemy przepisy. Także każdy może to kontynuować w domu, wśród znajomych, wśród rodziny. Nowości, zawsze są jakieś nowości, które przenosimy. Na te warsztaty przede wszystkim są zapraszane rodziny osierocone, jak również wolontariusze chętni z hospicjum Łukasza Ewangelisty. Zawsze mamy gdzieś 12-14 osób. Tym razem pogoda troszkę nie dopisała, niektórzy nie mogli dojechać, ponieważ śnieg zasypał ich. No ale jest nas tak i tak 14, więc jak najbardziej robimy. Jest siostra pani Halinki Żyły, pani Grażynka, która rokrocznie przygotowuje już nam po części gotowe ciasto. Ciasta przynosi tutaj w kulkach i my już lecimy czy z wykrawaniem, z wałkowaniem, bo gdybyśmy tu mieli wszystko po kolei robić, to byśmy nie dali rady. Dzisiaj już zrobiliśmy tak, kawusie, szyszeczki, żolatki i jeszcze będziemy robić, pani Grażynko? Jeszcze mamy ule. Ule, aha, ule żeśmy zrobili też, ule. I będziemy jeszcze ozdabiać pierniczki. Pierniczki gotowe. Aha, i bomby będziemy robić. Bomby gumowe na koniec. Kuleczki no. Obtaczone w kokosie. W kokosie, a ule mamy dwukolorowe, białe i czarne. No, warsztaty to są przede wszystkim do naszej integracji, że tu siedzimy, spotykamy się. Wymieniamy już nie tylko fachowe rzeczy, które robimy w hospicjum i tylko chorzy, tu magazyn, tylko już są takie luźne rozmowy i możemy o wszystkim sobie pogadać, o naszych tradycjach w domu, które my prowadzimy w domach. Także uważam, że jest to bardzo, bardzo dobre i korzystne dla nas wszystkich. Pani Halinka Żyła jest taka kochana, że my dostajemy te ciasteczka w pudełeczkach, które dzieli bardzo sprytnie pan Bronek, każdemu sprawiedliwie, po jednakowej ilości i na górę jeszcze pani Halinka z każdego pudełka przygotowała taki piękny stroik. Także jeszcze będą stroiki. Tak, walentynkowy, już mamy termin koncertu walentynkowego, który będzie 25, teraz mamy dwa dni. 25 i 26 stycznia o godzinie 17, a w piątek jeszcze dodatkowo o 11, czyli będą trzy koncerty dla młodzieży, a te popołudniowe są dla dorosłych, dla miasta i okazuje się, że już nie ma biletów, że już się rozeszły, bo koncert ma taką renomę niesamowitą. Absolwenci z Kopernika są tak kochani, że oni rokrocznie powracają na te koncerty, żeby brać udział. Program cały przygotowuje pani Kasia Piecuń, ale są tak chętni występowania i ten poziom tych koncertów jest coraz to wyższy i wspaniały. Życzenia wszystkim w Cieszynie, chorym, zdrowym, żeby pamiętali, że nasze hospicjum już działa, nawet nam się wierzyć nie chce, 25 lat, bo miesiąc temu obchodziliśmy bardzo uroczyście 25-lecie naszego hospicjum, w którym działamy, bardzo dużo chorych przeszło i przy tej okazji składam życzenia zdrowych, spokojnych, naprawdę szczęśliwych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia wraz z rodzącym się Jezuskiem.